Cześć kochani, witam się z Wami dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam Wam pokazać cudowną paczuszkę, jaka do mnie ostatnio doszła i opowiedzieć troszeczkę, dlaczego tak się stało. Być może widzieliście już na Facebooku, że synek Ani Szajdy potrzebował pieniążków na remont i na leczenie. I oczywiście była utworzona taka grupa na Facebooku, w której można było licytować przedmioty. Ja licytowałam albumik, który możecie zobaczyć tutaj, albumik w kształcie aparatu. Albumik pokażę Wam na samym końcu. Jest on od Oli, którą w internecie możecie znać jako Kartolki. Zostawię Wam tutaj w opisie linki do miejsca w Oli na Facebooku. No i udało mi się wylicytować ten albumik i spodziewałam się w paczce samego albumiku. A Ola po prostu dorzuciła mi jeszcze mnóstwo fajnych rzeczy. Mało tego, jeszcze wykonała dla mnie kartkę, więc jeszcze raz z tego miejsca chciałam Ci, Olu, bardzo, bardzo, bardzo podziękować, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz, oprócz tego, że pomogłaś, bo oddałaś swój przedmiot na licytację, no to jeszcze chciało Ci się zrobić dla mnie kartkę i spakować te przydasie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to. Zrobiłaś mi naprawdę mega niespodziankę. I chciałam Wam teraz pokazać właśnie po kolei, co tutaj mamy, no i ten cudowny albumik. Tu mamy karteczkę na sam początek. Karteczka jest z Craft O'Clocka. To są basiki, Brown Basic, Basic Mood. I tutaj mamy z kolekcji Lovely When You Smile. Bardzo fajna kartka, słuchajcie, ja uwielbiam vintage'owy styl Oli. Naprawdę, dlatego zdecydowałam się też licytować ten albumik, może jeszcze tak powiem, ponieważ no oprócz tego, że oczywiście pieniążki idą na pomoc, to ja po prostu bardzo lubię oglądać Oli pracę. Ten Oli Vintage kojarzy mi się z czasem, kiedy ja zaczynałam mój scrap. Ja też bardzo lubię vintage'owe prace, ale podoba mi się, jak Ola wszystko pięknie wykorzystuje, jakieś skrawki papierów, stare rzeczy, jakieś resztki. No to jest naprawdę super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. I słuchajcie, tu mamy karteczkę DL. Karteczka, pierwszy raz widzę, słuchajcie, DL-kę otwieraną tak do góry. Tutaj są oczywiście dla mnie napisane kilka słów. Tego Wam nie będę czytać, ale karteczka jest sama w sobie piękna i stanie na mojej półeczce z karteczkami. Podoba mi się to, że jeszcze tutaj papier jest wykorzystany. Naprawdę super to wszystko razem wygląda. Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, Olu. I troszeczkę przydaśków. Tutaj mamy z Craftuli rameczki. Wydaje mi się, że to jest ramka do shaker boxa, ale można też moim zdaniem stosować to po prostu jako ramkę. Więc fajnie, bo jak wiecie, takie rzeczy są bardzo, bardzo uniwersalne. Można wykorzystać. Tu mam, słuchajcie, folder do wycinania i embossingu. To jest taki jak kartka pocztowa. O, coś takiego nam się tu robi. To jest super sprawa. Ja tego nie widziałam nigdy, żeby był w takiej formie. Tutaj można jakieś znaczki. Super do żurnali to w ogóle będzie. Można też świetnie do kartek, na koperty. No powiem Wam, że widzę tutaj dużo różnych możliwości, więc fajnie, bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja sobie tą karteczkę może dam tutaj na bok, żeby mi się nie zniszczyła. Tu mamy napis, to jest chyba ramka na zdjęcie, napis Love, bo z HDF-ki, bo tu chyba można wkleić zdjęcie i na to jeszcze właśnie taką rameczkę. Tak mi się wydaje. Super do zmediowania, to też jest z Craftuli. Myślę, że też zawiśnie w mojej pracowni, jak uda mi się ją zrobić. Tu jest właśnie też coś, co bardzo, bardzo lubię, czyli vintage. Słuchajcie, ona mi przysłała takie różne elementy.
To są w ogóle karty. Genialne. Ja to widzę, powiem Wam, jako trochę takie gestem pociągnięte białym. Więc fajnie. Tutaj mamy różne postacie. Też super. I do art journala, i do jakichś mediowych projektów. To mi się kojarzy z Timem Holcem, ale powiem Wam, że ja nigdy nie miałam od Tima Holca tych postaci. I nie wiem, czy dobrze mówię, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze takie postacie ma, szczerze mówiąc. Ten chłopczyk super. Tutaj mamy zegary. One są fajne, bo one są takie troszeczkę grubsze. Nie są takie bardzo, bardzo cienkie. Tutaj mamy też takie strebami. Napisy, takie szyldy, można powiedzieć. I następnie tu mamy takie dwie mniejsze postacie. I to też jest bardzo fajne. Takie rdzawe. Także super. Bardzo mi się te vintage'owe dodatki podobają. Zawinę, żeby mi się nie rozleciały. Tutaj mamy, słuchajcie, motylki. To są naklejki, takie wypukłe, że naklejacie, a skrzydełka jeszcze idą do góry. Myślę, że na jakichś wiosennych pracach też można wykorzystać. Tu mamy kraftowe i białe takie karty. Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę. Mi się wydaje, że to się zgina na pół. To jest po prostu kartka z takim wyciętym brzegiem. No chyba tak bym to chciała też właśnie wykorzystać, ale myślę sobie, że można też super to w albumach wykorzystać jako miejsca na zdjęcie. Więc na pewno się nie zmarnuje. Koraliki drewniane. Fajne, lubię te koraliki, bo ja sobie z nich robię zawieszki do żurnali. I tu mamy jeszcze takie środeczki do kwiatków chyba. No, albo do kompozycji można też, wydaje mi się, spokojnie użyć. Listeczki. To też coś, co bardzo lubię. I różne kwiatuszki. Tu jest kwiatuszek z materiału i z koronki. Zastanawiam się, czy to jest ręczna robota. Tu są takie materiałowe. Turkusiku. Tu jest na pewno ręcznie robiony kwiatek. Z takiego, wiecie, jak są wykrojniki, takie paseczki, które się zawija. Też bardzo fajny. To wydaje mi się, że z Actiona kwiatuszek. Wiecie, to nieważne skąd. Ważne, że się użyje w pracy. Może sobie tutaj na bok je odłożę. I tu mamy dwie takie małe różyczki. Bardzo ładne kolorki. Także tyle cudnych przydasi dostałam, oprócz albumiku, który wylicytowałam. Albumik jest w stylu vintage, oczywiście, w kształcie aparatu. Ma 5 kart. Rozmawiałam z Olą i Ola mówi, że robiła go już jakiś czas temu i coś by tutaj już w nim, jak na niego patrzy, pozmieniała, poprawiała, ale wiecie co, on mi się podoba. Najważniejsze jest to, że to jest zrobione ręcznie, tak wiecie, prosto z serca, tak jak ktoś czuł na dany moment. Piękne kolory, moje takie ulubione, beże, brązy. Tu mamy elementy z wykrojnika, elementy z kolekcji. Wydaje mi się, że to są mintaje, papierowe kwiatuchy, super są te kwiatki, napis albumik, album, cykinki. Przepiękna jest ta koroneczka, wstążeczka, to jeszcze super jest buteleczka, słuchajcie, zawieszona z takimi w środku różnymi cykineczkami. I na tą samą koronkę jest albumik zamykany. To, co właśnie mi się podoba u Oli, to jest wykorzystywanie jakichś resztków, skrawek. Tu mamy pięknie też to pokazane. No i handmade. Otwieramy i już Wam pokazuję albumik dokładnie w środku. Pierwsza strona okładkowa. Tutaj mamy
na sznureczek, taką kopertkę. I to też super wygląda, bardzo mi się to podoba. Oczywiście, tak jak mówiłam, jakieś resztki, stempelki. I tutaj mamy w tej kopercie, słuchajcie, książeczkę z papieru kraftowego. Super to jest pomysł. Można zapiski zrobić, a można powklejać mniejsze zdjęcia i będzie taki mini albumik. Naprawdę bardzo mi się ten pomysł podoba. I sobie to zawiązujemy. Przez cały albumik będą się przewijały właśnie te stempelki też z napisami. Cykinki, kwiatuszki. Kolejna strona to jest tutaj ozdobiona też kwiatuszek, listki z wykrojnika. I tutaj też mamy właśnie napis Family. Wiecie, jak są te na tych kółkach pojedynczych, to one się tak rozjeżdżają, ale to też ma swój urok. I otwieramy. Mamy miejsce na zdjęcia. Ja na początku myślałam, że tu jeszcze coś jest, a to jest, słuchajcie, tak podniesione. Bardzo fajna sprawa. Dzięki temu ten album też ma takie warstwy i przestrzenny jest. I tutaj też ta koroneczka, elementy z wykrojnika. Kolejna strona to jest mata na zdjęcie z elementami. I tutaj tak samo jak na poprzednim, bo też się otwiera i też mamy miejsce na dwa zdjęcia. Mimo tego, że albumik jest niewielki, to dużo się tu dzieje. Znowu mata na zdjęcia. I coś, co bardzo mi się też podoba, czyli kolejna kieszoneczka. Tu mamy spinacz i w kieszonce mamy różne... Tu jest karta, można też na mniejsze zdjęcie wykorzystać spokojnie. Kolejna karta. I tagusie. Tagusie też ozdobione tymi mniejszymi elementami wyciętymi i skraweczkami. Podoba mi się super, że tu jest i z tej strony też takie utargane. Bardzo fajnie to wygląda. I dalej mamy na kolejnej stronie mamy też matę na mniejsze zdjęcie. I ostatnia strona to jest znowu taka otwierana, jak tą poprzednią, którą mogliście zobaczyć, kwiatuszek i listeczki. Także bardzo fajny albumik, na pewno pomieści zdjęcia, jeszcze muszę pomyśleć jakie, ale coś tutaj sobie na pewno powklejam. Także bardzo się cieszę, że miałam możliwość wylicytowania tego albumiku i dziękuję Ci jeszcze raz, Olu, z całego serca za tą cudowną paczuszkę, za to, że miałaś ochotę jeszcze zrobić kartkę i wrzucić mi kilka przydasi, choć się tego naprawdę nie spodziewałam. Także kochani, zachęcam Was też, jeżeli macie możliwość wziąć udziału w takich licytacjach, bo oprócz tego, że pomagamy i to jest najważniejsze, to jeszcze możemy, słuchajcie, otrzymać ręcznie robiony produkt, który jest tak naprawdę dużo więcej wart. Ja na przykład uwielbiam mieć u siebie w pracowni rzeczy zrobione przez kogoś. Te, które ja zrobię, dają mi radość, ale to, że mogę widzieć czyjąś pracę, mogę popodglądać, popatrzeć i mieć u siebie, to jest dla mnie jeszcze większa radość. Także zachęcam Was bardzo serdecznie i dajcie znać, czy ten albumik Wam się podobał, choć wydaje mi się, że inaczej być nie może. On jest po prostu bardzo, bardzo fajny. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Pa, pa!